Pamiętajmy o tych żołnierzach podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z komunistycznym okupantem po zakończeniu wojny. Podziemna armia powraca. Nie porzucili Boga i broni na styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute karły reakcji. Zaakceptować nie potrafili rządu czerwonej zarazy i w polski kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Pilecki przeżył Oświęcim, zginął od kuli Ubeka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. W przyjaznych wilkom gęstwinach lasów wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że się obrócić uda w proch pojałtański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach to dziejowy rozsądek. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Z woli zachodu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza domowa praca. Dziś to historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Dziś to historii w należnej chwale podziemna armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie znaczy nic.